turniej Gwiazdy na Gwiazdkę. Z nami jest jedna z największych gwiazd tego turnieju, Szymon Marciniak, chociaż nie piłkarz, a sędzia to jednak wszyscy rozpoznają. Witaj. Witam. Troszkę nie ma co przesadzać, gwiazdy na boisku. My jesteśmy od gwizdania, aczkolwiek rzeczywiście te mecze tej rangi, które się sędziuje, no, nie uciekniemy od tego, że wszędzie jesteśmy pokazywani i rzeczywiście ta rozpoznawalność jest, no powiem tak, duża. Ale jest to pewnie jakaś tam składniowa, która trzeba to przyjąć, trzeba poświęcić zawsze parę minut kibicom i tym normalnym, i tym troszeczkę mniej normalnym. Czasem rzeczywiście po takiej rozmowie, wytłumaczeniu kilku, powiedzmy, kontrowersyjnych kwestii, zmienia się podejście troszkę do sędziego, jest troszkę więcej cierpliwości, bym powiedział, i wyrozumiałości. Powiedziałem, że sędzia, ale przecież można równie dobrze powiedzieć, że piłkarz. W okręgówce grałeś, wiesz, jak to jest grać, znasz zapach szatni, także również Szymon Marciniak, piłkarz. Jak wspominasz ten okres gry w piłkę, jak dzisiaj się czułeś na boisku? Nie, no bardzo fajnie, bo to szczególnie te momenty, kiedy gdzieś tam jako młody chłopak pojechałem sobie pograć w lidze niemieckiej, amatorskiej oczywiście, ale to coś innego, 19 lat. Wróciłem gdzieś tam sobie w tej czwartej lidze, kopałem czy to w Kujawiaku, czy w Mieniu, później gdzieś z awans Kujawiakiem do trzeciej ligi i też kilka fajnych momentów. To wszystko gdzieś tam pewnie miało duży wpływ na to, jak człowiek postrzega sędziowanie dzisiaj. Ten mój styl jest taki właśnie, gdzieś bym powiedział, tak pomiędzy sędzią policjantem, a sędzią kolegą takim, który potrafi gdzieś tam poradzić coś dobrego zawodnikowi, ostrzec, czasem pogrozić palcem, ale kiedy trzeba wyjąć karton i to nie do końca ten kolor, który wszystkim się podoba, ale taka jest to praca. No, trzeba wreszcie zrozumieć, że czasami jesteśmy po różnych barykadach, po różnych stronach, ale tak w sumie tworzymy jeden produkt i gdzieś tam te relacje, nasze kontakty są dla mnie bardzo istotne, dlatego staram się żyć z piłkarzami dobrze, z postrzeganiem szacunku jako numer jeden. To niezależnie, czy oni do mnie, czy ja do nich, to zawsze szacunek na pierwszym miejscu. Wiemy, że teraz przygotowujesz się do Mistrzostw Świata w Rosji. Powiedz, różnią się jakoś przygotowania sędziego od przygotowania piłkarza? Nie, dzisiaj to już jest wszystko to samo. Teraz jest akurat najcięższy okres, 2 treningi dziennie, także czuję już dzisiaj w nogach, bo rano był trening, w południe był trening, bo wiedziałem, że tu przyjadę, więc naprawdę czuję nogi wata. Ale to na tym to polega. No teraz styczeń, luty, tak, żeby naładować te akumulatory, żeby później móc eksplodować i nie wstydzić się, żeby nie mieć do siebie też wyrzutów sumienia, że nie zrobił człowiek czegoś, nie zrobił wystarczająco dużo odcinków albo innych treningów do tego, żeby się przygotować na maksa na tą najważniejszą imprezę na świecie. Uśmiecha się do nas tutaj Marcin Krzywicki. Ja słyszałem, że raz przygotowywaliście się do sezonu razem. Ty jako sędzia, jako piłkarz, znacie się z Polska. Powiedz, kto wypadał lepiej na tych przygotowaniach motorycznych? Nie, no nie ma co żartować. No, jesteśmy na... Byliśmy, to chyba były na 2 przygotowania. Zawsze fajnie, sympatycznie. No, Marcin zawsze był duszą towarzystwa i był chyba odpowiedzialny w szatni za to, żeby rozładować nawet trening, każdy najcięższy. Pamiętam choinkę. Ale wyglądaliśmy obaj słabo na tej choince, nie? Szymon, myślę, że fizycznie kasował wszystkich, zresztą dzisiaj wygląda jak Terminator. Ja lepiej troszkę prezentowałem się na boisku, ale mogę śmiało powiedzieć, że gdyby Szymon nie siedział obok mnie chyba w szatni, to tak wielkim sędzią by dzisiaj nie był. Coś w tym jest, bo siedzieliśmy koło siebie w szatni, wywaliliśmy chyba... Kto siedział między nami? Marko? Tak, Marko. Marko obok nas siedział, Radek, czy ale, ale nigdy nie miał miejsca, bo my tam gdzie zawsze się rozwaliliśmy z Marcinem. Było wesoło. No i to jest właśnie fajne, że gdzieś tam będąc piłkarzem można trenować wspólnie, razem. Te treningi są fajne, wesołe, będąc sędzią jest dodatkowy ciężar, że tak powiem, gatunkowy treningu, bo trenujesz sam, idziesz sam, nieważne czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy świeci słońce, idziesz do lasu, biegasz, robisz odcinki, także dla mnie to była ta fajna część tego przygotowania, mimo że te treningi były oczywiście ciężkie, no ale no moje wyglądają podobnie, więc z tą dozą sympatii zawodników i poczucia humoru, szczególnie Marcina, to było naprawdę rewelacyjne przygotowanie do sezonu. Na pewno łatwiej ci jest sędziować, jeśli znasz zawodników, jeśli trzymasz się z nimi dobrze. A Marcin, ty jakiego sędziego wspominasz najlepiej? I mam nadzieję, że nie wsadzam cię na minę teraz. Ja wielu wspominam bardzo dobrze. Raczej nie byłem konfliktowym. Im starszy byłem, tym byłem mądrzejszy i raczej nie kłóciłem się z sędziami. No, Szymon wielokrotnie mi sędziował też sparingi i tam wiadomo, pokrzykiwał na mnie i nieraz mnie oszukał, ale ogólnie sędziował zawsze bardzo dobrze i zawsze ten kontakt miałem z sędziami też pozytywny. Dziękuję ślicznie, panie Szymonie. Również Marcin. Tobie byliśmy, dołączy nas pasja.pl. Dziękuję.